Witajcie, z tej strony Maniak i będę wam towarzyszył przez cały grudzień, a może nawet i dłużej, jak dobrze pójdzie. Razem z Nexem chcemy wam zapewnić podwójne daily i spróbujemy wrzucać dwa filmy dziennie do końca grudnia. Trzymajcie za nas kciuki, zobaczymy jak nam pójdzie i zapraszam was do oglądania. Wielka Brytania. Członkowie brytyjskiego parlamentu nie mogą zakładać w miejscu swojej pracy zbroi. Tak, dobrze słyszeliście. Zakazuje im się również nosić przy sobie miecz. Możesz importować ziemniaków do Anglii lub Walii, jeśli masz podejrzenie, że mogą pochodzić z Polski. Przepisy nie precyzują, dlaczego tak właśnie jest. W Holandii nie wolno udawać w nocy osób niewidomych. Holenderskie prawo nie wspomina, czy za to można robić to w dzień. Dania. W restauracji nie można nikogo obciążyć rachunkiem za posiłek, jeśli dany klient nie stwierdził, że się najadł. Swoją drogą, tak powinno być wszędzie. Meksyk. Jeśli jedziesz rowerem, nie powinieneś ściągać obu nóg z pedałów. W przeciwnym razie możesz stracić równowagę. Norwegia. Co 5 lat mężczyźni powinni wyprawiać się na podbój sąsiednich państw. Jak widać, tradycje pogańskich wikingów utrzymują się po dziś dzień. Szwajcaria. Po 10 w nocy nie wolno spuszczać wody w toalecie. Co ciekawe, zakaz ten nie dotyczy osób mieszkających w domach. Oprócz tego w niedzielę zabronione jest wykonywanie trzech czynności: suszenia prania, koszenia trawy oraz mycia samochodu. Francja. Nie możesz nadać swojej świni imienia Napoleon, bo to brak szacunku dla ukochanego cesarza Francuzów. Australia. Żarówka może zostać wymieniona jedynie przez w pełni wykwalifikowanego elektryka. Belgia. Poduszki uznawane są za broń, zatem jeśli będziesz miał ochotę na poduszkową bitwę, dwa razy się zastanów, kto może cię oskarżyć o napad. Zanim przejdziemy do kolejnego przykładu, chciałbym was zaprosić na nasz serwer Discord, na którym możecie spotkać mnie, bo jestem tam codziennie, jak i Nexa oraz resztę naszej ekipy. Będziecie mogli zagrać z nami w CSK, Amonga lub Ligę, chociaż ja to aktualnie bardziej w Ligę, bo się troszkę uzależniłem. Link do niego macie w opisie, zapraszam, bo naprawdę tworzymy tam razem fajne community. W Toronto w żadną niedzielę nie wolno ciągnąć martwego konia przez ulicę Yonge. Tylko po co ktoś miałby ciągnąć konia przez ulicę? Martwego konia. Kanada. Jak odróżnić masło od margaryny? To proste. W Kanadzie tylko masło może być żółte. Singapur. Seks oralny jest tam zakazany, chyba że jest jedynie formą gry wstępnej. Zastanawiam się tylko, w jaki sposób jest to pilnowane, bo nie mają chyba pozakładanych kamer w domach, co? Japonia. Kobiety są zobligowane do noszenia biustonosza w miejscach, w których jest klimatyzacja. W Chinach kierowcy kierujący samochodami elektrycznymi nie mogą zatrzymywać się na przejściu dla pieszych. Jeśli zostaniesz przyłapany, dostaniesz ostrzeżenie lub mandat w wysokości 5 juanów, czyli około 3 zł. Filipiny. Każdy kierowca może przemieszczać się swoim samochodem jedynie w dane dni tygodnia. Na przykład samochody, których ostatnia cyfra rejestracyjna to 1 lub 2, nie mogą wyjeżdżać na drogi w poniedziałki. Stany Zjednoczone. W stanie Massachusetts nie wolno uprawiać seksu w jakiejkolwiek pozycji, w której kobieta znajduje się na górze. I podobnie jak w 13 przykładzie, zastanawia mnie, w jaki sposób to sprawdzają. Po raz kolejny Stany Zjednoczone. W Kalifornii, w mieście Chico, nikomu nie wolno produkować, posiadać czy testować broni nuklearnej. Kara za to przestępstwo wynosi $500. Suazi. To prawo już nie obowiązuje. Na szczęście. Kobiety dawniej nie mogły nosić spodni. Kara była dotkliwa. Żołnierze mieli prawo w publicznym miejscu zerwać je z przestępczyni i porwać na kawałki. Zimbabwe. Nie wolno przeklinać i wymachiwać rękami, kiedy obok przyjeżdża kolumna samochodów państwowych. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wybaczcie za dykcję, ale mam aparat na zęby i ogranicza mi tym trochę swobodę wymowy. Jeżeli film wam się spodobał i byście chcieli więcej, to oczywiście zostawcie łapę w górę, komentarz, no i suba, jeżeli jeszcze go nie macie. Dzięki za oglądanie, na razie i cześć.